Znajdujemy się w sali 11.09, która służy do nauczania pierwszej pomocy na kierunku dietetyki. Mamy tutaj szereg manekinów, które służą do zapoznania się z przedmiotem. Można na tych manekinach wykonywać podstawowe czynności resuscytacyjne. Same manekiny są podzielone na część dorosłą, część dziecięcą. Mamy tutaj możliwość zastosowania różnych pomocy naukowych w postaci opatrunków. Wszystkie te rzeczy są dla studentów dostępne i są wykorzystywane w trakcie udzielania pierwszej pomocy. Mamy tutaj również możliwość nauczania pierwszej pomocy dla niemowląt w momencie samego zatrzymania krążenia, jak również w momencie, gdy mamy do czynienia z jakimś zadławieniem. Bardzo specyficznym manekinem jest manekin do nauki rękoczynu Heimlicha w trakcie, gdy jesteśmy zadławieni. W związku z tym studenci również sobie na tym mogą bezpośrednio ćwiczyć. Same manekiny jako takie mają również możliwość pokazania jakości samej resuscytacji. Jest to związane właśnie z aplikacją, którą możemy wyświetlić na rzutniku i pokazać, w jaki sposób studenci robią tą resuscytację, czy ona jest prawidłowa, czy nie. Mamy nawet możliwość zrobienia zawodów w resuscytacji. W związku z tym jest to dodatkowym elementem aktywującym chęć brania udziału w zajęciach. Z manekinów, które są manekinami takimi podstawowymi do wytłumaczenia, dlaczego ta resuscytacja jest taka istotna, jaką istotą jest udrażnianie dróg oddechowych, mamy możliwość nauczenia zakładania rurek ustno-gardłowych, jak i nosowo-gardłowych oraz masek krtaniowych. W związku z tym nawet te zabiegi bardziej zaawansowane są dla nas w tej sali dostępne. Dodatkowym atutem tej sali jest manekin pełnowymiarowy, który stwarza nam szereg możliwości związanych właśnie z pozoracją nagłego zdarzenia, który ma możliwość zaaplikowania różnych rodzajów ran, łącznie z ranami krwawiącymi, które to rany studenci muszą właśnie sami zaopatrzyć i muszą stawić czoła właśnie takiemu wyzwaniu jak krwotok, zarówno tętniczy, jak i żylny. W związku z tym istnieje również możliwość pozoracji na osobie, która będzie odgrywała jakąś scenę. Szereg właśnie dodatkowych ran umożliwia nam bardzo realistyczne realizacje tych zajęć na kierunku dietetyka.